Mamy już aplikację, jesteśmy zalogowani. Pora nagrać swój pierwszy odcinek podcastowy. W tym celu klikamy na przycisk tu poniżej narzędzia. No i nas tu aplikacja poprosi o zezwolenie o dostęp do ustawień do dysku i do mikrofonu, abyśmy mogli używać podczas korzystania z aplikacji, z mikrofonu i pamięci wewnętrznej telefonu. W tym celu ta, każdy telefon będzie miał to trochę inaczej. U mnie musimy przejść do ustawień i dodać uprawnienia. Uprawnienia do mikrofonu, zezwalaj tylko podczas używania aplikacji i uprawnienia do pamięci, tak by aplikacja mogła zapisać nasze podcasty w telefonie. Dodałem uprawnienia, teraz już będziemy mogli nagrywać swój pierwszy odcinek. Więc co? Klikamy nagraj i podcast leci. No i co? No i co tu nagrać? I chyba tutaj jest kolejny punkt, który musimy omówić, czyli to jak prawie. się przygotować do. Odcinka podcastowego, żeby się nie pogubić w tym wszystkim, bo tak niektórzy może mają łatwość mówienia od razu, ale warto zawsze mieć jakiś plan na to. Warto mieć plan, i taki przykład schematu wam tutaj wyświetlam właśnie. Warto pomyśleć o temacie odcinka, czyli naszym już tytule roboczym chociaż, później o intro, coś w stylu witam was serdecznie w podcaście, i tutaj nasza nazwa, w którym dowiecie się o. I odbiorcy nasi słuchacze będą wiedzieć od razu, trafiając na nasz podcast, czego będzie dotyczył nasz odcinek. No a dalej warto taki scenariusz rozmowy sobie zapisać. Może niech to będą pytania, słowa klucze. Czy to będzie wywiad, czy to będzie odcinek solowy, na pewno będzie nas taki kierował, będzie takim wyznacznikiem, drogowskazem przez nasz odcinek. Na czyli, pewno się nie pogubimy. Czyli dobrze mieć taki konkretny plan, jakieś punkty, prawda? Czy, czy mówimy sami? Tak. Myślę, że to nam bardzo ułatwi. No a na koniec, na koniec podsumowanie, zakończenie, no i zachęcenie naszych słuchaczy do działania. Call to action tak zwane. Czyli zasubskrybujcie kanał na YouTube, na przykład na Facebooku, może polubcie, znajdziecie nas na stronie internetowej. Tu wszędzie możemy później zachęcać naszych widzów do działania, do oglądania naszych innych. Platform i stron. Więc tak jak widzicie, ten przykładowy załączony schemat, warto mieć. My sobie teraz nagramy jednak spontanicznie nieco, chociaż na, na słowo żeśmy już coś tam umówili, natomiast na potrzeby kursu, żeby wam pokazać, jak to by mogło wyglądać. Oczywiście, będzie nam potrzebny kubeczek znowu, niech to będzie nasz statyw i od razu robimy w wersję, wersję wywiadową, mimo że mamy jeden telefon. Możemy nagrywać, klikamy na nagraj i nie musimy się przejmować, że dźwięk już leci, bo my sobie to, ten początek cały wytniemy. W kolejnym odcinku będę opowiadał o montażu odcinka, więc zobaczycie, że to co teraz się już nagrywa, spokojnie można wyciąć. I no i co, teraz mikrofony odsuwamy i słychać już mój głos, który jest nagrany na telefonie. Więc pozwolisz, Agato, że będę gospodarzem tego odcinka, tego podcastu i ja zacznę. Oczywiście. Uwaga! Witajcie w podcaście Cyfrowa Szkoła, w którym opowiadamy, jak wykorzystywać funkcjonalności multimedialne na potrzeby przeprowadzenia ciekawych lekcji. Dzisiaj moim gościem jest Agata, nauczyciel Matematyki, i zapytam Agatę o możliwość nagrywania podcastów, jak te podcasty mogą służyć nauczycielom. Aby ulepszać swoje lekcje. Agato, witaj i proszę odpowiedz na moje pytanie. Witam Was bardzo serdecznie. Pytanie, które tutaj zadał nasz prowadzący Mateusz, tak na szybko: co tutaj odpowiedzieć? Na pewno podcasty, przecież to jest nagranie audio, tak? Więc my tyle razy, my nauczyciele, powtarzamy pewne treści. Może jakby takie stworzyć już gotową bazę dobrego audio, to moglibyśmy to uczniom naszym puszczać. Myślę, że też dla nich to, to będzie ciekawa nowa forma, ale tak samo możemy my ich wkręcić w to, czyli pokazać, jak już sami się nauczymy, jak nagrywać podcasty, żeby w formie, nie wiem, jakiejś pracy domowej oni nagrywali jakieś wywiady ze sobą, to z różnych lekcji. Myślę, że tutaj naprawdę inspiracji możemy mieć wiele i, i możemy kombinować. My, jako grupa nauczycieli z projektu Społed Lokalnie, podcast Film i Grafika, w rękach nauczyciela, nagraliśmy takie przykładowe audio. Przykładowy podcast, właśnie jak możemy te nagrania audio wykorzystywać w edukacji, i też będziemy Was zachęcać do korzystania, do przesłuchania. Może zainspirujemy właśnie do takiego działania. No i te nagrania podcastowe, o których Agata wspomniała, będą dostępne tutaj w linkach poniżej. Możecie kliknąć, przesłuchać tych odcinków. Jest tam wywiad z Jackiem Soplicą i bajka dla dzieci edukacyjna. Więc już Was teraz zachęcamy. Ja Ci dziękuję, Agata, za udział w tym wywiadzie, w tym odcinku podcastowym. Zapraszamy wszystkich do dzielenia się tym odcinkiem na social mediach, do obserwowania naszego kanału podcastowego i do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim w kolejnym. No i słuchajcie, tak by to mogło wyglądać, właśnie ja już tu teraz zatrzymuję nagranie. Oczywiście, klikam Zapisz. I tutaj musimy dodać nazwę naszego odcinka, ale o tym, jak już zapisywać odcinek i czym różni się odcinek od segmentu, opowiem w kolejnym odcinku tego kursu.